Witam Cię serdecznie w kolejnym wideo. W tym wideo porównamy zdjęcia z dwóch urządzeń iPhone'a 13 Pro Max oraz profesjonalnej kamery Canon EOS 5D Mark IV. Będę używała różnych obiektywów w Canonie, w moim profesjonalnym aparacie, ponieważ mam takie możliwości. No i zamierzam właśnie te możliwości wykorzystać na maksa. Wykorzystam też wszystkie obiektywy, jakie są w iPhone'ie 13 Pro Max i będę robić różne zdjęcia. Pokażę Wam różne zdjęcia z obydwu tych urządzeń. Na początku pokażę Wam zdjęcia bez obróbki, surowe, bez żadnej obróbki. Odpowiednio je tylko przykadruję, przytnę, ponieważ zdjęcia z Canona EOS 5D Mark IV i iPhone'a 13 Pro Max, te urządzenia mają inną matrycę. W związku z tym, że jest inna matryca, też jest inny rozmiar zdjęcia. No i część z Was, bez strzachów, mogłoby się domyślić po prostu, które zdjęcie jest z czego po innym rozmiarze. Więc przykadruję je tylko odpowiednio, żeby były takie same rozmiary, żeby rozmiar Wam za dużo nie podpowiadał, a Wy zdecydujecie, zobaczcie, jaka jest duża różnica. Czy jest ogromna różnica, czy nie? Czy warto nosić ze sobą ciężki aparat z wieloma obiektywami, czy lepiej można zrobić zdjęcia iPhone'em 13 Pro Max. Decyzję zostawiam Tobie, Ty zostaw to sobie. Zdecyduj sam, zdecyduj sama, a pod koniec jeszcze pokażę Ci zdjęcia obrobione. Troszkę zajmiemy się obróbką. Zdjęcia z aparatu Canon EOS 5D Mark IV robię w plikach RAW. Tak samo tutaj, jednak RAWy w profesjonalnym aparacie są troszkę inne, są troszkę większe, mają większy zakres tonalny, większy zakres kolorystyczny niż w moim iPhone'ie 13 Pro Max. Mimo że będę robiła tutaj zdjęcia w RAW-ach, to mimo wszystko będą to inne RAW-y i będą inne możliwości. Te pliki z tego aparatu, profesjonalnego aparatu Canon EOS 5D Mark IV będę obrabiała w Lightroomie, Photoshopie, na komputerze, natomiast zdjęcia z iPhone'a 13 Pro Max będę obrabiała na iPhone'ie, może i na tablecie, zobaczymy. W każdym razie, moim zdaniem, celem, zamysłem, jak robimy zdjęcia na telefonem komórkowym, jakimkolwiek, to z reguły obrabiamy je szybciutko właśnie w telefonie i są gotowe do wysyłki do znajomych, do rodziny, pokazania na media społecznościowe. Mało kto z Was pewnie zdjęcia z telefonu importuje do komputera i w komputerze obrabia w Lightroomie, chyba że jest naprawdę jakiś super hiper. Ale podejrzewam, że większość z Was, w większości przypadków obrabia zdjęcia w telefonie, jak obrabiacie zdjęcia w telefonie. Notabene prowadzę super kurs fotografii telefonem komórkowym. Każdym telefonem komórkowym, nie ma znaczenia jaki masz telefon, prowadzę kurs fotografii telefonem komórkowym, a potem też zajmujemy się obróbką zdjęć na oddzielnym kursie obróbki zdjęć zrobionych na telefonach komórkowych, obróbka zdjęć jest na urządzeniach mobilnych. Ale wracając do naszego tematu, mamy dwa różne zdjęcia, dwa różne urządzenia, no i będziemy robić te same zdjęcia. Postaram się wykorzystać te obydwa urządzenia, ale też zrobić jak najbliższe, zbliżone kadry. Będzie czasami to trudne ze względu na też obiektywy, no i też możliwości, ale postaram się jak najbardziej to zbliżyć. Więc zerknij na te kilka zdjęć i zdecyduj sam, zdecyduj sama, które zdjęcia zostały wykonane iPhone'em 13 Pro Max, a które zostały wykonane profesjonalnym aparatem Canonem EOS 5D Mark IV. Nie najnowszym, dość starym, lustrzanka, ale bardzo dobrym, profesjonalnym. Będę zmieniała obiektywy. Wykorzystam obiektyw Canona 16-35, który jest, nie ukrywam, też dość jasny, dość dobry, ale wykorzystam też obiektyw 70-200, żeby mieć większy zoom, jak będę robiła też zdjęcia z większym zoomem iPhone'em 13 Pro Max, żeby ta bitwa była mniej więcej zbliżona i żeby uzyskać jak najbardziej zbliżone kadry. No dobrze, teraz już nie przedłużam, zapraszam Cię na pokaz. No i ciekawa jestem Twoich wyników. Daj znać w komentarzu, jak Ci poszło, jak obstawiałeś, jakie zdjęcia zostały zrobione iPhone'em 13 Pro Max, a jakie Canonem EOS 5D Mark IV. Zapraszam Cię teraz.
No dobrze, jak Ci się podobał pokaz? Mam nadzieję, że mniej więcej wiesz i różnice są zauważalne. Moim zdaniem te różnice są mega zauważalne i są różne. Jednak nie ukrywajmy, telefon mamy zawsze przy sobie, no i możesz zrobić zawsze zdjęcia. Taki ciężki sprzęt nie zawsze nosisz przy sobie. Jednak czy te zdjęcia różnią się? Zdecydowanie różnią się. W zależności też oczywiście, co potrzebujesz, co robisz, jakie masz potrzeby, no i na kiedy i po co potrzebujesz te zdjęcia i czy telefon komórkowy tak naprawdę Ci wystarczy. Telefon komórkowy ma bardzo duże ograniczenia, mimo że te zdjęcia wyglądają fajnie, super, krystalicznie, czyste. Są podostrzone, są zrobione HDR-y, wszystko automatycznie, już cyfrowo, pięknie dzieje się w Twoim telefonie. Jednak moim zdaniem często wyglądają plastikowo. Szczególnie ta głębia ostrości zdecydowanie dobrze się nie sprawdza. Jeśli masz ochotę robić jeszcze lepsze zdjęcie, wszystko jedno, czy aparatem fotograficznym, czy telefonem komórkowym, zapraszam Cię na link poniżej, ponieważ mam na Ciebie specjalny kurs robienia zdjęć właśnie i aparatem normalnym, fotograficznym, profesjonalnym, żeby Twoje zdjęcia były jeszcze lepsze, ale też prowadzę kurs robienia super zdjęć telefonem komórkowym, wszystko jedno, jaki masz telefon komórkowy. Jeśli chcesz robić jeszcze lepsze zdjęcia swoim telefonem lub swoim aparatem, wszystko jedno, czy masz lustrzankę, bezlusterkowiec, czy kompakt, zapraszam Cię serdecznie poniżej, tam znajdziesz więcej informacji. A na razie, do zobaczenia w kolejnym wideo. Pa, pa!